Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Widzisz mnie w tej dziwnej pozycji, ponieważ chcę tutaj zademonstrować, jak działa mój water flosser, irygator Water Peak. Jest w tej chwili w mojej łazience i zaraz Ci pokażę krótką instrukcję, jak tego urządzenia używać. Specjalnie zjadłem obiadek, aby Ci pokazać naocznie, no, jak to urządzenie działa. Czyli co robimy? Pierwsza rzecz, oczywiście musimy wtyczkę dać do prądu, do jakiegoś gniazdka. Czyli urządzenie jest już pod napięciem. Druga rzecz, wyjmuję tutaj taki zbiornik na wodę. Naleję sobie wody. Oczywiście sprawdziłem, czy woda jest ciepła. Przykrywam pokrywą. I cyk. Na taką szybko złączkę jest to już w urządzeniu. Wyciągam końcówkę do irygacji. I nastawiam tutaj sobie na maksymalnie 10. Tutaj widzisz końcóweczkę, którą sobie włożyłem. Jeszcze raz pokazuję, jak ją się wkłada. I włączam prąd. Urządzenie warczy w ten sposób. Jeżeli widzisz, woda tutaj leci, można zatrzymać tym przyciskiem. Ale jeszcze na chwilę wyłączę. Czyszczenie ząbków odbywa się w bardzo prosty sposób. Po nałożeniu końcówki wystarczy, że tylko nacisnę ten przycisk, woda zaczyna lecieć. Na razie pokażę Ci, jak ona leci. Czyli muszę włączyć urządzenie. I na chwilę zatrzymałem. I co teraz robię? Po prostu muszę wyczyścić przestrzenie międzyzębowe. W tej pozycji woda tutaj nie leci i muszę zwalniać przycisk w momencie włożenia do jamy usta. Praktyczna uwaga, warto co pewien czas zatrzymać przycisk stop i wypluć wodę z jamy ustnej. Jeszcze raz stop, wyplułem wodę, no i jest fajnie. Urządzenie nie jest zbyt hałaśliwe, no chociaż troszeczkę, uczciwie powiem, nie słychać. Już widzę, że znakomicie czyści mi takie przestrzenie międzyzębowe z tyłu, gdzie mam trochę kieszonek, ani nitka, a szczotka do zębów tym bardziej tam nie dochodzi. Oczywiście trzeba uważać, ponieważ zwalniając ten przycisk, od razu chlapiesz całą łazienkę. Przy okazji znakomite masowanie dziąseł. Urządzenie trochę wibruje, ale to w sumie na razie mi nie przeszkadza.
No niestety koniec zabawy. Całe 600 ml wody, które było w tym zbiorniczku, zostało zużyte. Ząbki, a przynajmniej przestrzenie międzyzębowe czyste. Tutaj w umywalce, no niestety nie pokażę Ci, po obiadku w przestrzeniach międzyzębowych jest jeszcze tyle posiłku, że pół plutonu wojska, a być może cały pluton wojska by się jeszcze tam od biedy wyżywił. No, jaki był hałas przy tym urządzeniu, sam słyszałeś. Wydaje mi się, że zabaweczka jest fajna. Mówię, ja używam to na poziomie 10, można to użyć na poziomie jakimś niższym, prawda? Także na tym kończę. Jeżeli masz swoje jakieś doświadczenia z innym irygatorkiem, nie Waterpik, o wdzięcznej nazwie Ultra WP, bodajże 100E, zapraszam Cię oczywiście do komentarza pod tym filmem. Teraz urządzenie składam i będzie gotowe do następnego użycia. Także jeszcze raz zapraszam Cię do komentarzy. Czy takie urządzenia mają sens, czy wystarczy tylko zwykła przysłowiowa nitka, szczotka, płyn do mycia zębów i pasta do zębów. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj ten filmik poniżej.